Jeśli jesteś finanserem, przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę, to wideo jest właśnie dla Ciebie. Często słyszymy właśnie, aby wyróżniać, aby wyróżniać siebie, swoją ofertę, swoje produkty, swoje usługi. Często też poruszam tego typu materiały na moim YouTubie. Jedną z takich rzeczy, która może Ciebie wyróżnić, będzie strategia. Strategia marketingowa, czy też szerzej strategia biznesowa. Jest to absolutnie podstawa, bo jest to po prostu taka mapa, według której idziemy do naszych celów biznesowych, nie tylko, a większość osób właśnie. Płynie niczym statek sportu, nie wiedząc tak naprawdę dokąd i dryfuje po drodze, zatracając się w tak zwanej właśnie bieżączce, czyli robieniu tych rzeczy codziennych, codziennych uganianiem się za klientem, bez robienia rzeczy strategicznych, które prowadzą nas do rozwoju, rozwoju nas, jako przedsiębiorców, ale przede wszystkim rozwoju naszych biznesów. I na temat strategii znajdziesz mnóstwo wiedzy. Ja tutaj chciałbym Ci podać taką najprostszą, którą możesz wdrożyć od zaraz bez tej specjalistycznych, że tak powiem, programów, Excelów, jest to zasada Pareto. Zasada Pareto pewnie ją znasz. Zasada 80 na 20, która mówi, że 20% naszych działań jest odpowiedzialne za 80% efektów. I zazwyczaj tak jest, że w dużych firmach 20% najlepszych handlowców generuje 80% dochodu tychże Firm, tak? I teraz, jak wykorzystać te zasady Pareto w Twoim małym, być może nawet jednoosobowym biznesie? Weź kartkę i długopis i napisz sumiennie, które 20% moich produktów, moich usług przynosi mi 80% tak naprawdę zysku, dochodu, które 20% moich działań marketingowych, reklamowych przynosi mi 80% klientów, a reszta to tak naprawdę strata czasu. Bo tutaj właśnie w strategii chodzi o czas. Wyobraź sobie taki właśnie pojemnik z czasem, który ma 24 godziny i jakoś musimy ten czas podzielić, tak? Na spanie, na jedzenie, na higienę, no i na pracę, na biznes. I jeśli z tego pudełka bierzesz sobie jakąś część tego czasu, jakąś tam godzinkę i wsadzasz ją w coś, to postaraj się, używając właśnie zasady Pareto, czy to jest, aby na pewno najbardziej możliwa produktywna forma wykorzystania tej godziny. Bo zawsze jeśli czemuś mówisz tak, to czemuś mówisz nie. I był taki moment, że starałem się maksymalnie pracować na obrotach, maksymalnie dużo agencyjnych klientów obsługiwać na strony internetowe, na pozycjonowanie i starałem się też równolegle dawać maksymalnie dużo kontentu, właśnie na YouTube, sprzedawać kursy online. I doszedłem właśnie do takiego momentu, że dlaczego? A dlaczego mam to po prostu dzielić, a nie zająć się tylko tym, co tak naprawdę sprawia mi dużą radość, większą radość i większe pieniądze, tak? Bo przeznaczając godzinę na usługi, zabieram sobie tę godzinę z produkowania m.in. filmów na YouTube, co bardziej lubię, co daje mi lepsze pieniądze. Czyli zawsze mówiąc czemuś tak, mówimy czemuś nie. Więc zobaczyłem, że tak naprawdę 80% mojego dochodu. Generują mi kursy online, a poświęcam, a poświęcam im nie 80% czasu, tylko jakieś 20% czasu, tak? A resztę tracę na jakieś pierdoły. Pamiętaj, masz pojemnik z czasem. Każdą godzinkę, którą wyciągasz z tego pojemnika, zabierasz czemuś innemu, tą godzinkę. Więc siądź sobie i pomyśl, które 20% moich działań generuje mi 80% efektów. Czy to sprzedaży, czy to klientów. Które 20% produktów, być może masz w sklep internetowy, generuje mi, 80% obrotu. Być może świadczysz usługi, tak jak ja. Tworzenia stron internetowych. Być może masz usługi abonamentowe. I masz u siebie takich klientów, być może jakichś lokalnych, miejscowych, którzy odzywają się do Ciebie od wielkiego dzwonu. Jedziesz tam, tracisz godziny, pieniądze z tego są gówniane, ale masz tego klienta, bo sobie myślisz, no tak, no ale lepszy taki klient jak żaden, nie? Być może za rok nie będę miał tych klientów, więc trzeba go szanować. Nie! Odcinasz po prostu beznamiętnie, bez emocji, Odcinasz tych klientów te działania, te 80%, czyli mniej więcej 4 godziny na 5 tracisz na głupoty, które dają ci tylko 20% efektu. A to, co kaloryczne, ta jedna godzina z 5, którą przeznaczasz na rzeczy kaloryczne, generuje ci tak naprawdę 80% efektu. I z, jeśli zdasz sobie sprawę, że faktycznie, jak podliczysz sobie, no mam tego klienta Stasia, no ale my się znamy 15 lat, szkoda, chłopu, odmawiać. Znam tego, znam tamtego. No, być może kiedyś nie będę miał klientów, oni, oni, oni są za, ze mną od zawsze. Nie, odcinasz to. Nie ma ich, bo oni ci nie dają zarabiać. Ten czas, który tracisz na nich, zarabiając marne grosze, przeznaczasz na działania strategiczne, tak? Inny przykład marketingowy. Byłem ostatnio u swojej znajomej, która przez 3 godziny robiła na szablonie kanwa. Yy, Taką karuzelę, tak? W kanwie. Gdzie tam wstawiła? Na główek, tam jakieś tam stokowe filmiki, 3 godziny, klip trwał 30 sekund. Oczywiście, ktoś ma lepsze zdolności, ktoś ma gorsze. To nie o to chodzi. Ja mówię, słuchaj, nazwijmy ją Ania. Słuchaj Ania, ile Ty spędziłaś na tym czasu? Stworzyłaś dzieło, które trwa 30 sekund, gdzie nawet Ciebie nie ma. Wzięłaś stokowe jakieś tam pierdoły, nagłówki. Przez te 3 godziny, biorąc takie urządzenia jak telefon, nagrałabyś 15 takich wideo, gdzie byłabyś Ty, z krwi i kości, powiedziała swoją ofertę, swoją usługę, bez żadnego mikrofonu, działając tylko z tym, co masz, tu i teraz, z telefonem. Ten, byś miała 15 filmów, zamiast tego jednego gniota e, 30-sekundowego. No ale ja to, ale ja tamto, ale ja muszę się przygotować. Do czego się musi przygotować? Jak jesteś goła, to się ubierz. E, jak jesteś nieumalowana, to się umaluj. Jak jesteś rozczocholana, to się uczysz, tak? Ale widzę Ciebie, jesteś, że tak powiem kompletna do, do nagrywania. Możesz śmiało włączać sobie teraz telefon, więc to zrób. Ale ludzie często właśnie sabotują swoje e, działania takimi głupotami, takimi alibi, bo nie mam studio, bo nie mam lustrzanki, ja mówię do telefonu, mówię do, te, do telefonu, szósty rok. Co prawda zaczynałem od telefonu za 400 zł, teraz ten telefon jest o 1,0 więcej. Nie mówię o to, żeby się chwalić, tylko ten telefon za 400 zł zarobił na ten telefon, do którego teraz mówię, który kosztuje 1,0 więcej, tak? Zaczynałem tu i teraz z tym, co mam. Zaczynałem z telefonem za 400 zł w kuchni, w której, nie, nie, w, której, w której się może nie wstydziłem, ale w której może inne osoby wstydziłyby się nagrywać, no bo to jak to kuchnia? Przecież to trzeba mieć studio. A ja mam studio dookoła, mam las. I ty też masz taki las. Masz łąkę. Mam małe dzieci, które często przeszkadzają w nagrywkach. Nagrywam już piąte wideo, tak? Jedyne tutaj inwestycja to jest taki oto mikrofon za 120 zł firmy BOJA którą bardzo polecam, mam ją od początku i to mi wystarcza, bo najważniejsze jest to, co idzie, merytoryka z aparatu mowy. I oczywiście ten film nie będzie miał, ja się godzę z tym, że on nie będzie miał 5, 10, 15 tysięcy wyświetleń, czy 150, jak inne kaloryczne wideo, nie wiem, o AI na przykład, tak. Ale ten film, już teraz nagrywam 8 minutę, jeśli dodasz do tej 8 minuty, to jesteś w tej najmniejszej dla mnie opłacalnej grupie odbiorców. I Ja właśnie do ciebie kieruję to wideo, tak? Może te wideo obejrzy 1000 osób? Myślę, że nie więcej. Będzie dobrze, jak obejrzy to 500 osób. Ale jeśli te 500 osób dotrwa do tej 8 minuty, to warto było poświęcić te 8-10 minut. Bo wiem, że mój przekaz dotrze do wtedy do tej najmniejszej opłacanej grupy, do mojej, do moich odbiorców, do których trafia, do których rezonuje mój przekaz, który mówię, tak? Więc tak naprawdę zacznij tu i teraz. Widzisz, ta moja znajoma, nazwijmy ją Ania, nazwijmy ją Gosia, nieważne. Przeznaczyła 3 godziny, wyjęła z tego swojego pudełka 3 godziny, wsadziła te trzy godziny w nieefektywne działania, które pozwoliły jej stworzyć jeden 30-sekundowy film. Eee, tak? Być może ten film by zażarł, tak? ale na sucho oceniając, 3 godziny, nagrałabyś 15 tego typu filmów. Czy poziomych, czy to takich pionowych, tak? Tak zwany lofty content. I na to jest też ogromne żarcie. <grym> ogromne parcie, przepraszam. Eee, chodzi o to, że ludzie właśnie. Teraz, zwłaszcza w dobie AI, kiedy jest zalew sztuczności, sztucznie generowanych grafik, y, awatarów, ja też o tym często nagrywam swoje filmy. To tego typu filmy, gdzie widzisz naturalny las i widzisz człowieka z krwi i kości, który daje ci wiedzę, widzisz jego emocje, nie emocje awatara AI, y, który daje ci emocje, daje ci też doświadczenie, bo to, co mówię, wynika z mojego doświadczenia kilkuletniego, czyli dostajesz jakąś część mojego życia, tak? Ty nie musisz popełnić tych błędów, które ja popełniłem, bo dostajesz. Teraz wiedzę ode za darmo wynikającą z mojego doświadczenia, a nie ze skryptu wygenerowanego przez AI, tak? Więc ten typu content, gdzie człowiek widzi człowieka, widzi realnego człowieka, który jest po drugiej stronie, e, który nagrywa w normalnych warunkach w domu, w samochodzie, w, w łazience, czy też właśnie w lesie na łące e, tak, widzi człowieka, który dzieli się z nim wiedzą, ten content zawsze przebije. Pamiętaj! Masz jedną jednostkę czasu, którą musisz wykorzystać. I zwłaszcza na początku, kiedy startujesz z biznesem, kiedy z klientami jest ciężko, to jedynym twoim atutem w twojej strategii jest twoje zaangażowanie. Twoje zaangażowanie, które możesz dać, twoja świeżość, porot. Z czasem już jest gorzej, bo masz oczywiście swoje opłaty co miesięczne, rozwijasz biznes, Jezus, dochodowy, rodzina, pieluchy na wszystko trzeba mieć pieniążki, tak? Więc ciężko znaleźć ten czas, ciężko wyjąć tą godzinkę z tego pudełka czasu w pracy i wsadzić ją w działania na przykład na social media, no bo to Ci nie daje gwarancji, że to cokolwiek Ci da. To Ci da zwrot, ale musisz to musisz to robić często przez ileś miesięcy, tak? Ja tworzyłem 40 filmów na YouTube'a, kiedy się odezwał do mnie pierwszy klient. To trwało prawie rok, więc poświęciłem rok bez tak naprawdę yy, obietnicy, że to mi się zwróci, tak? Że będę miał z tego stopę zwrotu. Ale robiłem to. Więc pomyśl, mając te pudełko czasu, Jakie działania możesz podjąć, które mają e, największą stopę zwrotu, korzystając właśnie z zasady Pareto? Jeśli dalej tak sobie mówisz, że ja nie mam czasu, bo to, bo tamto, zobacz teraz, ile spędziłeś czasu w social media, dzisiaj. Weź sobie w statystyki telefonu. Gwarantuję Ci, że będzie to minimum dwie godziny. Gdybyś te dwie godziny z konsumpcji treści przeznaczył na tworzenie treści, dwie godziny, to za rok, poświęcając taką jednostkę czasu, byłbyś w zupełnie innym miejscu. Jako człowiek, jako właściciel firmy, tak? Więc e, pamiętaj, że czas, zaangażowanie to jest Twój najcenniejszy zasób i przeznasz go w te działania, które dają Ci największą stopę e, zwrotu. Wszystko inne wyeliminuj, tak? Spędzasz za dużo czasu na szukaniu sprzętów? Nie wiem, kabelków, tego tamtego. Niech każde miejsce w Twoim domu, nie każde miejsce ma, sw ma swój dom w Twoim domu, tak? Żebyś nie tracił tego czasu. Rozpraszają się social media, wyeliminuj je, usunie. Są aplikacje, które blokują Wola, na przykład na Facebooku. Że jak wejdziesz na Facebooka, to wejdziesz na przykład, żeby dodać film na swoje social media, a nie po to, żeby scrollować. Które ci zablokują. Tak? Więc przeznacz czas konsumpcji na tworzenie treści i skup się tylko na tych działaniach, na tych 20%, które dają Ci 80% efektu. Jak uwolnisz tą masę czasu, zobacz, 4 godziny z 5, jeśli uwolnisz, które dawały Ci tam marne ochłapy 20%, to ten czas, który uwolnisz, przeznaczysz na to dokonasz kolejnego skoku, tak? Więc to jest taka właśnie prosta strategia Pareto. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Do następnego, trzymaj się, cześć.